Państwo trochę moje wzruszenie, ale chyba mi się nie dziwicie. To hasło jest takie znane, że jak umiesz coś zrobić na siebie, to tak by się nie do końca sprawdza. Możemy także liczyć na władze Krakowa, mieszkańców Krakowa, na Państwa wszystkich. Dziękuję. To, co najważniejsze, udało nam się zebrać potężną kwotę dla szpitala Stefana Żeromskiego, dla dzieci, które tam chorują. Udało się dzięki Zarządowi Infrastruktury Sportowej PZU zorganizować PZU Krakowia Maraton w wymiarze wirtualnym. Dziękujemy, że mogliśmy na biegowo uczestniczyć w tej charytatywnej idei wydarzenia, czyli pomocy dla Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie. Chciałem Wam wszystkim serdecznie podziękować za udział w PZU Krakowia Maraton. Naprawdę świetnie się zaangażowaliście, osiągaliście genialne wyniki. Bardzo fajnie, zawodnicy postartowali, z czego jestem dumny. Jestem dumny z mojej drużyny i dzisiaj z wielką przyjemnością odbiorę to wyróżnienie za zwycięstwo właśnie w wirtualnej sztafecie. Wraz z całą drużyną moich kolegów aktorów wzięliśmy udział w sztafecie. Mieliśmy do pokonania 7 razy 6 km, co łącznie dało dystans maratonu. Bawiliśmy się przy tym świetnie. PZU postanowiło przekazać szpitalowi dodatkową dotację prewencyjną w wysokości 20 tysięcy złotych. Jest nam bardzo miło, że mogliśmy wziąć udział w tej akcji i w ten sposób symbolicznie wesprzeć akcję charytatywną. Z radością przekazujemy nasze produkty na rzecz Szpitala Żeromskiego w Krakowie. Cieszymy się, że w tym trudnym dla nas wszystkich czasie możemy wspomóc oddział chorób infekcyjnych i pediatrii w Szpitalu Specjalistycznym imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie. Tylko zjednoczeni możemy pokonać tę pandemię. I myślę, że to też jest taka jedność biegaczy i te wszystkie środki od nas, od sponsorów pomogą, aby przynajmniej w tym trudnym okresie można było przejść tą chorobę godnie i z jak najmniejszymi ubytkami na przyszłość. Nie tak często się zdarza to, że samorzutnie, bez naszej inicjatywy, bez naszej, że tak powiem, katalizy, ktoś się zgłasza, organizując tego typu tak dużą akcję na rzecz szpitala, właściwie nie na rzecz szpitala, na rzecz pacjentów, na rzecz chorych szpitalu. Ale tutaj naprawdę każdy grosz, który będzie zebrany, ja mogę obiecać, że nie będzie zmarnowany. Chcielibyśmy podziękować przede wszystkim personelowi medycznemu ze szpitala, nie tylko Żeromskiego w Krakowie, ale w całej Polsce, bo to oni walczą za nas na pierwszej linii frontu tej nierównej walki. Dziękujemy. Dziękujemy.